Chciałem teraz powiedzieć, przejść do innego zagadnienia. To jest taka ciekawostka z logiki. Więc wiadomo, że są twierdzenia, których można dowodzić i jest coś takiego jak poprawne dowody. Więc matematycy się zastanawiali, co to są poprawne dowody, no i właśnie tam Hilbert sformalizował na przykład pojęcie dowodu i to jest jakiś tam ciąg kroków, taki, że każdy krok wynika z poprzednich, albo z aksjomatów jakichś. Więc nas tutaj nie bardzo interesuje, czym są poprawne dowody, ale chodzi o to, że jak ktoś mi napisze jakiś ciąg znaków, to komputer może stwierdzić, że ten ciąg znaków jest poprawnym dowodem, bądź nie jest. Tak, czyli jest takie pojęcie formalnych dowody. I to jest jakiś język nad jakimś alfabetem. Nie ma znaczenia jakim. Ten alfabet korzysta z jakichś liter, na przykład alfabetu łacińskiego. Ale tak naprawdę oczywiście się korzysta z różnych symboli, jakichś takich rzeczy, jakieś jeszcze znaczki, implikacje i tak dalej. Ale w każdym razie jest język, który się składa z poprawnych dowodów. No dowód jest w ogóle dowód na końcu jest powiedziane, czego dowodzimy, albo na początku. Tak, dowodzimy następującego zdania, więc w ogóle jest coś takiego jak język formalny. To jest język logiki pierwszego rzędu, na przykład. To jest pewien zbiór zdań, ale zapisanych właśnie nad jakimś alfabetem. Na przykład to zdanie mówi, że dla każdego x istnieje y, takie, że x jest zawarte w y. Więc na przykład w naszym w logice pierwszego rzędu możemy używać kwantyfikatorów i możemy używać należenia, zawierania oraz koniunkcji negacji. Więc zdania są zbudowane z takich rzeczy. Dowody to są jakieś bardziej skomplikowane obiekty. Każde zdanie może mieć dowód lub może go nie mieć. Na przykład jeżeli zdanie jest fałszywe, to nie powinno mieć dowodu. Ale poprawne dowody powinny mieć łatwo definiowalny. Powinno być łatwo rozpoznać, że coś jest poprawnym dowodem. Czyli inaczej mówiąc, zakładamy, że zbiór poprawnych dowodów jest językiem obliczalnym. To znaczy, jak ja daję komuś coś, co mówię, że twierdzę, że jest dowodem, to algorytm powinien móc stwierdzić, czy to jest, stwierdzić, powiedzieć tak, to jest poprawny dowód, albo nie, to nie jest poprawny dowód. Tak więc jakby celem właśnie wprowadzenia formalnych dowodów to jest tak naprawdę opisanie, jak pisać dowody komputerowi, żeby komputer mógł stwierdzić, czy coś jest poprawnym dowodem, czy nie. Więc to jest jedna rzecz, którą będziemy zakładać na temat dowodów, czyli poprawne dowody stanowią język obliczalne. Czyli to, czy coś jest poprawnym dowodem, jest problemem rozstrzygalnym. I to w ogóle nie powinno być w ogóle trudno rozstrzygalne. Powinno być rozstrzygalne, nie wiem, w czasie wielomianowym czy coś takiego. Ale nie obchodzi nas to tutaj. Więc to jest taki jedna rzecz, którą zakładamy. Druga rzecz, którą zakładamy, to jest, że
jeżeli zdanie fi posiada dowód, to jest prawdziwe. Nie będę wchodził tutaj w co to znaczy prawdziwe, ale mam nadzieję, że intuicyjnie Państwo rozumieją. Na przykład zdanie, jeżeli ja tutaj myślę o tych x-ach i y-ach jako o zbiorach i to zdanie, które jest tutaj napisane, mówi, że każdy zbiór x, dla każdego zbioru x istnieje zbiór y, który go zawiera. To zdanie jest prawdziwe, to znaczy jest zbiory spełniają to zdanie. Tak? Albo dokładniej z aksjomatów teorii zbiorów, tu mamy takie aksjomaty, wynika, że to zdanie jest prawdziwe. Takie dwie rzeczy zakładamy na temat dowodów. Dowody stanowią język obliczalny i jeżeli jakieś zdanie posiada dowód, to zdanie jest prawdziwe. Dobrze, więc ja chciałbym teraz tak dosyć nieformalnie przekazać następującą intuicję. Mianowicie, że istnieje zdanie, które jest prawdziwe, ale nie posiada dowodu. No dobrze, no jak wygląda to zdanie? Weźmy sobie jakiś problem. Który jest częściowo obliczalny. Ale nie jest obliczalny. Przykładowo. Możemy wziąć ten problem kafelkowania nieograniczonego kwadratu. To jest problem częściowo obliczalny, który nie jest obliczalny. I teraz idea jest taka. Przypuśćmy, że dla każdego zdania fi albo to zdanie ma dowód, albo jego zaprzeczenie ma dowód. To ja teraz pokażę, jak problem kafelkowania, że problem kafelkowania byłby rozstrzygalny. To jest, to nie będzie formalny, ale to jest intuicja. Czyli przypuśćmy, że każde zdanie, czyli dla każdego zdania fi albo nie fi, ma dowód. To wtedy ja mogę zrobić następującą rzecz. Dostaję zbiór kafelków. Ja teraz chcę skonstruować algorytm rozwiązujący problem kafelkowania. I ten algorytm składa się z dwóch półprocedur. Pierwsza półprocedura szuka tego skończonego kafelkowania. Czyli jednocześnie uruchamiamy dwa algorytmy. Szukamy kafelkowania. Czyli, przepraszam. Dostajemy dany jest układ kafelków. Jednocześnie szukamy kafelkowania, czyli rozwiązania.
tego problemu. Tak, jeśli patrzymy na coraz większe kwadraty, rozmiaru 1 na 1, 2 na 2 i tak dalej, i próbujemy wszystkich możliwych kafelkowań, i jeżeli znajdziemy jakieś kafelkowanie, to terminujemy. I odpowiadamy, że dany zbiór kafelków ma rozwiązanie. Ogólnie, jeżeli mamy jakiś problem częściowo obliczalny, dowolny, niekoniecznie zbiór kafelkowania, no to znaczy, że mam maszynę Turinga, która terminuje dla instancji, które są dla pozytywnych instancji, więc uruchamiamy tutaj tę maszynę Turinga. Ona się wiesza dla negatywnych instancji. Więc tutaj w tym pierwszy algorytm to jest właśnie ta maszyna Turinga, która terminuje dokładnie dla pozytywnych instancji. Czyli w tym przypadku ona terminuje, jeżeli istnieje kafelkowanie jakiegoś skończonego kwadratu. A w drugim kroku szukamy dowodu, że nie istnieje kafelkowanie. Że nie istnieje rozwiązanie. Więc jak to robimy? Piszemy takie zdanie, które mówi, teraz tu trzeba troszeczkę to zakodować w języku logiki pierwszego rzędu, ale nie istnieje rozwiązanie, dla tej instancji K da się zapisać jako zdanie formalne. No nie będę tutaj wchodził w szczegóły, no ale to nie istnieje. Zaczynamy od takich kwantyfikatorów. Teraz musimy napisać, co to znaczy rozwiązanie. No więc nie istnieje X. Tak napiszę tutaj takie, że X jest rozwiązaniem dla K. Więc teraz ja twierdzę, że co to jest rozwiązanie? Tak naprawdę rozwiązanie to jest pewien zbiór. To tak naprawdę to jest funkcja. No to jest, co to jest rozwiązanie? No to jest przypisanie pewnemu, może napiszę to tak. Nie istnieje, nieprawda, że istnieje K, to jest liczba naturalna i pewne kafelkowanie. Co to jest kafelkowanie? To jest funkcja, która liczbom z k kwadrat przypisuje elementy naszego kafelkowania i ta funkcja ma być rozwiązaniem. Więc teraz trzeba napisać, co to znaczy, że jakaś funkcja, czyli funkcja, która parom przypisuje kafelek, jest rozwiązaniem. No to teraz trzeba napisać, że ta funkcja jest rozwiązaniem, jeżeli kolejne dwa kafelki się ze sobą zgadzają. I to trzeba napisać dla każdych dwóch i j. Jeżeli i jest z zakresu 1 do k i j jest z zakresu do 1 do k i j jest równe i plus 1, to ta funkcja jakoś tam się zachowuje. No trzeba po prostu sformalizować całą definicję, matematyczną definicję tego, że istnieje rozwiązanie tej instancji kafelkowania. Ale da się to zrobić. Po to są te podstawy matematyki zrobione, żeby każdą rzecz, którą mówimy, używając języka matematycznego, nie do końca formalnego, chcemy się przekonać, że każdą taką rzecz możemy sformalizować, używając języka formalnego. Więc to się tutaj także da zrobić, więc da się napisać takie zdanie formalne, które mówi, że nie istnieje rozwiązanie dla tej instancji kafelkowania. I w tym zdaniu jest zaszyte dokładnie, jak wyglądają te kafelki, bo tam jest napisane, że na każdej pozycji tego kafelkowania jest jeden z tych kafelków i że każde dwa sąsiadujące kafelki zgadzają się ze sobą stykającymi się ścianami. Więc piszemy takie zdanie i szukamy dowodu, że nie istnieje to rozwiązanie. Nie istnieje rozwiązanie, że nie istnieje. Szukamy dowodu tego zdania. Tak? Więc
Jak to robimy? Po prostu szukamy, przeszukujemy wszystkie dowody. Wszystkie możliwe dowody. Tak? Dowód to jest po prostu skończone słowo, czyli patrzymy na słowa długości 1, słowa długości 2, słowa długości 3 i tak dalej. I dla każdego takiego słowa sprawdzamy, czy to słowo jest poprawnym dowodem. Więc to korzystamy z tego pierwszego faktu, że to jest język. Możemy stwierdzić, czy to coś jest poprawnym dowodem. I sprawdzamy, czy jest dowodem zdania fika. Więc co się może zdarzyć? Jeżeli to zdanie fika by miało dowód, to nasza druga procedura terminuje i mówi, że ten zbiór, to znaczy tak, jeżeli to zdanie ma dowód, czyli nie istnieje rozwiązanie, jest dla K, to zdanie ma dowód, a z naszego drugiego założenia, jeżeli to zdanie ma dowód, to jest prawdziwe. Więc to zdanie wtedy jest prawdziwe, czyli nie istnieje rozwiązanie dla tej instancji kafelkowania, więc możemy powiedzieć, terminować i odpowiadamy nie. Więc jeżeli, jak znajdziemy dowód, to terminujemy i odpowiadamy nie. A w pierwszym przypadku, jak znajdziemy rozwiązanie, to terminujemy i odpowiadamy tak. Dobrze, no więc ponieważ nasz problem nie jest obliczalny, to co z tego wynika? Z tego wynika, że istnieją takie instancje problemu kafelkowania, że ani pierwsza procedura nie zakończy, ani druga nie zakończy. Bo jeżeli dla każdej instancji problemu kafelkowania albo pierwsza kończy i wtedy mówimy tak, albo druga kończy i wtedy mówimy nie, no to wtedy mamy algorytm, który rozstrzyga nasz problem kafelkowania i zawsze odpowiada tak, jeżeli istnieje rozwiązanie i odpowiada nie, jeżeli nie istnieje rozwiązanie. To znaczy, jeżeli nasz algorytm odpowie nie, to na pewno nie istnieje rozwiązanie, dlatego że jak on odpowiada nie, tylko jeżeli ma dowód, że nie istnieje rozwiązanie. A wtedy rzeczywiście takie rozwiązanie nie istnieje. Więc nie może być tak, że ten algorytm, który właśnie opisaliśmy, zawsze któryś z tych dwóch algorytmów terminuje. Co z tego wynika? Z tego wynika, że istnieje taki zbiór kafelków K, że nie istnieje rozwiązanie, ale też nie ma dowodu, że to rozwiązanie nie istnieje. Czyli wniosek? Istnieje zbiór kafelków K taki, że nie istnieje rozwiązanie dla K, ale nie ma na to żadnego dowodu. O. Czyli istnieje jakiś skończony zbiór kafelków, na przykład 58 kafelków, być może, o tej własności, że nie da się wykafelkować żadnego kwadratu za pomocą tych kafelków, ale nie da się tego w żaden sposób udowodnić. Więc to jest trochę szokujące. To jest zasadniczo twierdzenie Gödla. I tak jest dla każdego problemu, który jest częściowo obliczalny, ale nie jest obliczalny. Czyli na przykład też istnieje maszyna Turinga, która nie terminuje na słowie pustym, ale nie ma na to żadnego dowodu. Więc to tyle na dzisiaj.